Zakrzepica jest żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, która jest również określana jako zakrzepowe zapalenie żył głębokich. Rozwija się ona przede wszystkim w żyłach podudzia, czyli łydkach. Znacznie rzadziej zajmuje żyły uda, miednicy lub inne fragmenty układu żylnego. Na skutek nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu żylnego pojawiają się stany zapalne. Prowadzą one do uszkodzeń śródbłonka wyścielającego ściany naczyń krwionośnych. To skutkuje przyklejaniem się płytek krwi do śródbłonka i tworzeniem się zakrzepu. Samo powstanie zakrzepu nie jest niebezpieczne. Jednakże w momencie, kiedy oderwie się on od ściany żyły, to może doprowadzić do groźnego zatoru tętnicy płucnej i nagłej śmierci. Z tego też powodu nie można lekceważyć żadnych niepokojących objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Krew płynąca w żyłach u zdrowego człowieka nie ma problemów z przedostawaniem się do serca i z powrotem. Za prawidłowy przepływ krwi odpowiadają nie tylko zastawki w sercu, ale też odpowiednie mięśnie odpowiedzialne za wypychanie krwi w kierunku serca. Niestety, kiedy praca układu żylnego zostaje zaburzona i krew zaczyna zalegać w żyłach, to powstają stany zapalne. Płytki krwi zaczynają przyklejać się do śródbłonka, tworząc zakrzepy. Zmniejszają one średnicę naczyń krwionośnych, znacznie utrudniając odpływ krwi obwodowej do serca. Powstały zakrzep może zostać samoczynnie wchłonięty. Niestety wówczas zostają uszkodzone znajdujące się w jego obrębie zarówno zastawki, jak i wewnętrzne ściany żył. W tym stanie rzeczy problem zakrzepicy nie zostaje rozwiązany, a jedynie odłożony w czasie o kilka miesięcy, a nawet lat. Niemniej jednak powstanie nowych skrzeplin będzie nieuniknione. Natomiast kiedy zakrzep nie zostanie wchłonięty, to może urosnąć na tyle, że całkowicie zatka żyłę. Zwykle są to żyły głębokie podudzia, ale z czasem mogą być nimi żyły podkolanowe i udowe. Niezwykle groźne dla zdrowia i życia człowieka jest oderwanie się zakrzepu od ściany żyły. Jeśli będzie on duży, to może doprowadzić do zatoru płucnego, grożąc ostrą niewydolnością krążenia oraz śmiercią. Niestety zakrzepica nie daje najczęściej żadnych objawów. Omawiając przyczyny powstawania zakrzepicy żył głębokich, należy także wspomnieć o pewnych okolicznościach sprzyjających jej powstawaniu. Są to następujące sytuacje: przebyty zabieg chirurgiczny, ciąża, otyłość, poród, unieruchomienie i długotrwałe leczenie, istniejące choroby żył, zmiany żylakowe żył, nadmierna krzepliwość, choroby zakaźne, niewłaściwa dieta bogata w cukry i tłuszcze zwierzęce, siedzący lub stojący tryb życia, palenie papierosów, spożywanie w nadmiarze alkoholu i kawy. Pierwszym symptomem zakrzepicy żył głębokich jest silny ból w łydce, który zazwyczaj jest tłumaczony wystąpieniem skurczu mięśni. Warto podkreślić, że ból ten w przeciwieństwie do tego wywołanego skurczem mięśni nie ustępuje. Nasila się przy próbie zginania stopy bądź naciskania na podeszwę, znacznie utrudniając chodzenie czy też wykonywanie najmniejszych ruchów. Poza bólem często pojawia się również obrzęk. Jest on zawsze zlokalizowany poniżej zakrzepu. Zwykle umiejscawia się on w okolicy kostki, czasem na całym podudziu bądź udzie. W miejscu występowania opuchlizny skóra jest ciepła i zaczerwieniona, będąc symptomem stanu zapalnego naczynia. Wśród objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wymienia się również stan podgorączkowy. Jeśli pojawi się gorączka, to zwykle dochodzi ona do 40 stopni. Tachykardia, przyspieszona czynność serca, bolesne stwardnienie wyczuwalnej żyły. Należy mieć również świadomość, że zatkanie tętnicy płucnej może się manifestować dusznościami, świszczącym i kłującym bólem w klatce piersiowej, gorączką, kaszlem czy też zaburzeniami równowagi i utratą przytomności. Z całą pewnością żadnych niepokojących objawów nie powinno się lekceważyć. Niemniej jednak, jeśli odczuwany dyskomfort przedłuża się w czasie lub często powtarza, to należy to zawsze skonsultować z lekarzem. Rozpoznanie choroby odbywa się na podstawie wywiadu z pacjentem, oględzin nogi oraz wyników badań specjalistycznych. Jednym z głównych badań stosowanych w diagnozie zakrzepicy żył głębokich jest ocena prawdopodobieństwa w skali Wellsa. Na 12 zadanych pytań dotyczących stanu zdrowia, gdzie 8 jest dodatnich, a 4 ujemne, pacjent odpowiada, otrzymując 1 punkt za każdą twierdzącą odpowiedź. Jeśli pacjent otrzyma nie więcej niż 2 punkty, to oznacza to, że zagrożenie zakrzepicy jest małe lub średnie.
W dalszej kolejności taka osoba jest kierowana na badanie oznaczenia D-dimeru we krwi, produktu podstawowego składnika skrzepliny w celu oceny układu krzepnięcia. Natomiast jeśli pacjent uzyska wynik dodatni, to jest on kierowany na USG żył głębokich z przystawką Dopplera, ponieważ umożliwia ono dokładną ocenę stanu żył. Uzyskanie więcej niż 3 punktów w skali Wellsa oznacza duże prawdopodobieństwo zakrzepicy. W takim przypadku pacjent od razu kierowany jest na USG. W niektórych przypadkach w celach diagnostycznych wykonuje się flebografię, czyli RTG z kontrastem bądź koaguloram. Specjalistyczne badanie krwi umożliwiające ocenę układu krzepnięcia. Rozpoznania zakrzepicy dokonuje jedynie chirurg naczyniowy lub angiolog. Lekarz zajmujący się profilaktyką, leczeniem i diagnozowaniem chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych. Oznacza to, że osoba z objawami zakrzepicy musi najpierw uzyskać skierowanie np. od lekarza rodzinnego, kardiologa czy ortopedy do wspomnianych specjalistów. W zależności od zaawansowania choroby oraz umiejscowienia zakrzepu dobierane są odpowiednie metody leczenia. Najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze w warunkach ambulatoryjnych w przypadku zakrzepicy żył podudzia lub w warunkach szpitalnych, gdy jest to zakrzepica żył miednicy. Terapia zachowawcza bazuje na stosowaniu leków przeciwzakrzepowych. Zmniejszają one ryzyko zatorów, hamują powiększanie się zakrzeplin oraz zapobiegają powstawaniu nowych. W pierwszej kolejności chory przyjmuje przez 10 dni heparynę drobnocząsteczkową w postaci zastrzyków, które może sobie samodzielnie wykonywać. Następnie przyjmuje środki doustne rozrzedzające krew, leki flebotropowe, wzmacniające i chroniące ściany naczyń żylnych. W rzadkich przypadkach nawracającej lub długotrwałej zakrzepicy może zajść konieczność operacyjnego usunięcia skrzepliny. W następnej kolejności należy wszczepić w żyle głównej dolnej filtr. Wykonany jest on ze specjalnego stopu lub nierdzewnej stali. Jego zadaniem jest zatrzymanie zakrzepów płynących z krwią do tętnicy płucnej. W leczeniu zakrzepicy żył głębokich bardzo ważne jest noszenie odpowiednich pończoch i rajstop uciskowych. Chory powinien stosować je nie tylko w ramach terapii leczniczej, ale również po jej zakończeniu w celu zapobiegania nawrotom choroby. Borykając się z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, trzeba mieć świadomość, że jej leczenie może trwać nawet do 9 miesięcy. Pocieszające jest to, że w większości przypadków kuracja jest skuteczna i prowadzi do całkowitego wyleczenia. Jeśli jednak choroba pojawiła się w wyniku genetycznych zaburzeń w układzie krzepnięcia, to niestety może ona powracać. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.